Cześć, Bartek Falkowski kolejny odcinek podcastu Bieganie.pl. Dzisiejszym partnerem jest Sportano. W Sportano podobno jest więcej butów niż ja zjadłem ciasek w życiu, a przynajmniej to tak marketingowo dobrze brzmi. Są tam też buty ASICSA, nowe, nowa blasty, które są podobno bardzo szybkie, mimo że są dobre do treningu, a jak o ASICSie, to dzisiaj moim. I waszym gościem jest zawodniczka grupy ASICS Frontrunner, ale przede wszystkim pani psycholog Monika Świątek. Cześć. Cześć, miło mi. Lubisz nowe blasty, czy walisz nimbusy? Bo to chyba ostatnio to takie... To zależy od treningu. To zależy, czyli <laughs> słuchajcie, jak padło stwierdzenie, to zależy, to znaczy, że jest, będzie specjalistyczna odpowiedź. <laughs> Zgadza się. A czym się różnią? Nimbusy są dobrym wyborem na wybiegania. E, szczególnie nowy model e, charakteryzuje się tym, że ma ogrom amortyzacji i komfortu, więc ostatnio to jest mój numer jeden, jeśli chodzi o takie spokojne, długie treningi. Natomiast Nova Blasty e, mówimy i też to testujemy, że są w miarę uniwersalnym butem, natomiast mają w sobie dużo więcej dynamiki, więc e, myślę, że pod takie interwały. E, jeśli już to nowablasty, natomiast nimbusy na wybiegankę. Nowablasty są fajnie, tak zakrzywione z tak. przodu, więc dla idzie. Ale słuchajcie, to było ostatnie o butach, bo dzisiaj będzie bardzo dużo o psychologii wykorzystamy to, że jesteś psychologiem. Mi temat bardzo bliski, zresztą e, możemy zdradzić taki tu za kulisowe sprawy, że czekaliśmy na naszego operatora chyba z 20 minut, bo się spóźnił e, i przegadaliśmy tu różne psychologiczne tematy wcześniej. A odcinek przed Tobą był dietetyk i zapytałem go, czy najpierw była pasja do dietetyki, a później do biegania, czy odwrotnie? A u Ciebie jak najpierw była pasja do psychologii, a później bieganie, czy najpierw było bieganie? Trudno powiedzieć, bo pasja do biegania nie pojawiła się od razu, kiedy pojawiło się bieganie. To też było związane z celem, który miałam na początku. Natomiast myślę, że najpierw pojawiła się psychologia, a potem wraz z rozwojem mojego biegania pojawiła się ta miłość do biegania. Okej, okay. a która miłość się zwiększa? O, ciężko powiedzieć. Myślę, że dlatego też poszłam w dziedzinę psychologii sportu, bo jedno i drugie jest bliskie mojemu sercu. I naprawdę kocham to, co robię, zarówno kocham biegać, jak i kocham swój zawód psychologa i psychoterapeuty. Więc. Myślę, że tego nie da się w moim przypadku rozdzielić. Te na początku proste pytania są z, z tego względu, że to jest kolejny gość, który przyniósł mi Staram ciasteczka. Się przekupić. Tak, więc będą tylko bardzo proste, proste pytania. A można być swoim psychologiem sportu yy, i w ogóle swoim psychologiem? Yy, możesz, mając już wiesz, taką wiedzę naukową, samaś, nie wiem, zobaczyć u siebie jakiś problem albo sobie z tym poradzić? Czy czasem jest tak, że dobrze jest porozmawiać z kimś, z kimś innym? Yy, to tutaj bym rozróżniła dwie rzeczy. Przede wszystkim yy, to, że Ważna jest samoświadomość i oczywiście możemy zgłębiać em, tajniki psychologii, e, różne aspekty, e, które są z nią związane i obserwować, jak to jest u nas, e, obserwować różne procesy, które zachodzą w naszej głowie. Natomiast jeśli mówimy o stricte pomocy w momentach, kiedy sobie nie radzimy, kiedy doświadczamy różnych kryzysów, mierzymy się z różnymi zaburzeniami psychicznymi, np. zaburzeniami lękowymi, z depresją. To myślę, że to jest niezbędne, żeby udać się jednak po pomoc. My, jako psycholodzy, co jest też ciekawe, nie możemy być psychologami nawet dla bliskich osób. To jest związane z tym, że my tracimy obiektywizm. A żeby spojrzeć na niektóre rzeczy, musimy być obiektywni, patrząc na różne wydarzenia, różne emocje, a często my e, jako ludzie e, upiększamy niektóre rzeczy albo czegoś nie chcemy zauważyć, co się dzieje. Trudno nam się przyznać do e, jakichś trudnych naszych kawałków. Z tego też względu e, nie zawsze możemy e, sobie pomóc tak, jak pomogłaby nam osoba z zewnątrz, więc tak, jeśli zmagamy się z jakimiś trudnymi e, momentami w swoim życiu, to e, zachęcam e, pójście do psychoterapeuty bo tutaj taka dłuższa praca z różnymi zaburzeniami odbywa się w gabinecie terapeutycznym i tam naprawdę to może bardzo pomóc. Tak, ja w ogóle psychologa porównuję trochę jak do fizjoterapeuty, no mhm. bo, znaczy, no, większość osób idzie do fizji, jak mu już tam nogę urwie, nie? i trzeba Myślę, przyczepić. Z psychologa podobnie. Tak i z psychologiem jest podobnie, ale czasem warto iść po prostu pogadać, nie, no bo w życiu codziennym. Wydaje mi się, że mam dobre relacje z żoną. Kochanie, napisz w komentarzu, czy, czy jest ok. Ale wiesz, no, raczej z bliskimi nie siadasz sobie godzinkę i nie dyskutujesz na takie życiowe tematy tak od. Nie, no bo jest trochę życie inaczej wygląda. a Na terapii tak? jest właśnie ten czas, żeby sobie porozmawiać może na tematy, na które w życiu codziennym nie ma czasu. Myślę, że to też jest taka różnica, że z bliskimi, nawet jeśli rozmawiamy na głębsze tematy, to często spotykamy się z pewną oceną, nawet jeśli bliscy chcą nam pomóc, to. Em, oceniają problem, z którym się mierzymy albo dają swoje rady, które nie do końca nam odpowiadają, które mogą często wzbudzać w nas jakiś bunt, opór, złość. Natomiast będąc w gabinecie psychoterapeuty, bo tu też jest ważna kwestia rozróżnienia psychologa od psychoterapeuty, my tej oceny nie dostajemy. Psychoterapeuta specjalista nie jest po to, żeby nas oceniać. Jest po to, żeby nam e, pomóc zwiększyć naszą świadomość tego, co się z nami dzieje i nauczyć nas radzić sobie z tym już potem po zakończeniu terapii samemu. A, oczywiście no, rozróżniamy psychologa i psychoterapeutę, ale często to jest jakby dwie funkcje w jednej osobie, prawda? Tak, zgadza się, bo. Em, Psycholog jest, psychologiem jest osoba, która skończyła studia e, psychologiczne. E, natomiast psychoterapeutą e, często, chociaż nie zawsze, e, jest osoba, która skończyła studia psychologiczne i potem e, idzie do czteroletniej szkoły psychoterapii, e, podczas której uczy się, e, uczy się jak pomagać psychoterapeutycznie osobom. E, Mówię, że nie zawsze, bo są szkoły, które przyjmują też osoby, które nie są po studiach psychologicznych. Natomiast w większym stopniu są to jednak psycholodzy. Więc tak jak ja, jestem psychologiem, natomiast uczę się również w szkole psychoterapii, więc pełnię te dwie funkcje w jednym. Jak powiedziałeś, że są pewne szkoły, które jakby nie wymagają przygotowania takiego psychologicznego, to mi się zaświeciła lampka. Że mogą przyjąć jakiegoś tam wiesz coacha i góry takiego, który no, może jest medialny i tak dalej, ale no, czy on ma wiedzę, którą może, którą może przekazać komuś i pomóc? Nie sądzę. Myślę, że duże jest obecnie zagrożenie tym, że e, jakby ludzką psychikę chcą zmieniać ludzie, którzy no wiesz, krzyczą na YouTubie albo na Instagramie, ale do końca to w sumie nie wiedzą, jak komu pomóc. Niestety myślę, że jest duże zagrożenie tym, że w social mediach mamy... E tak dużo samozwańczych specjalistów. I często osoby, które nie mają specjalistycznej wiedzy, wypowiadają się w tematach, na przykład z zakresu zaburzeń psychicznych. I myślę, że to niesie ze sobą duże ryzyko, bo wielu ludzi nie sprawdza wykształcenia specjalistów, nie sprawdza kogo słucha, do kogo idzie. I może być faktycznie tak, że ktoś, kto próbuje pomóc innym. Chcę wierzyć w to, że zawsze jest ta intencja pomocy. Nie do końca może zna się na tym, co robi, albo powiela, powiela jakieś nieprawdziwe informacje, jakieś fałszywe informacje. Więc myślę, że to jest niezwykle ważne, żebyśmy sprawdzali, kogo słuchamy, do kogo idziemy, sprawdzali wykształcenie, żeby mieć pewność, że jeśli sięgamy po pomoc, to tą pomoc dostaniemy zgodną z badaniami zgodną z tym, jak to powinno wyglądać. E, no nie będziemy tu zamieszczać twoich certyfikatów, dyplomów <laughs> i tak dalej, e, ale przejdźmy może do psychologii z, sportu. Dlaczego ona jest w ostatnich e, latach taka, no wiesz, sexy? Wszyscy mówią o psychologii sportu. E, jak się nazywa e, trener Igi Świątek? Nie mam pojęcia, ale, ale. Ja mogę odpowiedzieć. A, dobra, okej, okay, ale ja nie mam pojęcia. Ale, okay. ale Daria Abramowicz zna jednak większość osób, bo jest jej psychologiem. Jest to taki dosyć chodliwy temat. Skąd to się wzięło w ostatnich latach, Twoim zdaniem? Wydaje mi się, to jest moje przypuszczenie i moje obserwacje, że często sięgając po pomoc. Łatwiej jest sięgnąć po pomoc, na przykład, psychologa sportu, który pomoże nam poukładać sobie w głowie w kontekście sportu, a przy okazji pomoże nam poukładać sobie w głowie w innych obszarach naszego życia. Myślę, że to jest wciąż związane z postrzeganiem społeczeństwa. Kim jest psycholog, kim jest psychoterapeuta, ja chcę wierzyć, że już mamy na tyle dużą świadomość, że nie będziemy wstydzić się mówić, że sięgnąłem po pomoc psychoterapeuty. Natomiast słyszę głosy, że to wciąż jest postrzegane, jako właśnie nawet ty użyłeś takich słów, zmieniać psychikę, nie? że idziemy do kogoś, kto zrobi z nami jakieś czarmary, że nie będziemy sobą. Natomiast tak, myślę, że to, jest, że to jest ten powód, że trochę się boimy, co tam się dzieje, bo nie znamy tego obszaru, trochę wstydzimy się o tym mówić, trochę mamy poczucie, że jak już pójdziemy do psychoterapeuty, no to mamy tą etykietkę, że coś z nami jest nie tak, a psycholog sportu jest taki bardziej dostępny, w końcu to jest w obszarze sportu, my jesteśmy sportowcami, to możemy dzięki psychologowi sportu wspinać się na swoje wyżyny. Ty powiedziałeś, że no, idzie ktoś do psychologa sportowego, psychologa sportu i pomaga w obszarze biegania, i przy okazji w każdym innym. W tą stronę czy w drugą? Że raczej pomaga w każdym innym, a z tego wychodzi sport. Jak już idziemy do psychologa sportu? No. Aha. Myślę, że idąc do psychologa sportu, mamy przede wszystkim na, w głowie ten obszar sportu. Natomiast ja też po swoim doświadczeniu widzę, jak bardzo sport kształtuje mnie, mój charakter i moje życie poza sportem. Więc osobiście wydaje mi się, że to jest na takiej zasadzie, że my pod przykrywką sportu sięgamy po pomoc, ale to, czego uczymy się w tym obszarze, jest bardzo przydatne poza sportem. To jakie korzyści z uprawiania sportu wszelakiego, ale możemy skupić się na, na bieganiu, czy w ogóle na konkurencjach dyscyplinach wytrzymałościowych. E, jakie wiesz, korzyści takie mentalne, psychologiczne daje sport w życiu takim też, wiesz, codziennym? Wyszłabym, już w głowie mi się pojawia kilka rzeczy od razu, ale myślę, że wyszłabym od e, chociażby kontroli emocji. Będąc w sporcie i chcąc osiągać wyniki, my doświadczamy różnych emocji. Często presja, którą wytwarzamy sobie w głowie, albo presja ze strony społeczeństwa, otoczenia naszego najbliższego sprawia, że na przykład przed startami doświadczamy tego stresu przedstartowego. I psychologia sportu uczy nas, jak kontrolować to pobudzenie, na przykład przed startem. Czyli uczy nas. Jak dostrzegać swoje emocje, co się z nami dzieje, i w jaki sposób możemy je kontrolować. To, chcąc, nie chcąc, to może się przełożyć na aspekt naszego życia codziennego. Jeśli my nauczymy się kontrolować, co się dzieje z moim ciałem przed startem, dostrzegam sygnały, które mówią o tym, że doświadczam teraz stresu. Uczę się tego, co mogę z nim robić, to przełożę to na stres, który odczuwam. Przed ważnym wystąpieniem w pracy. Myślę, że też ważnym takim aspektem, e, takiej lekcji, którą możemy wyciągać ze sportu, e, jest też pewność siebie. E, co jest dużym tematem i też bym chciała to. E, to na pewno przerobimy. Okej, okay, dobra, to wrócimy do tego. E, ale zyskując pewność siebie w sporcie. O czym powiem też może później, przez co przez i dlaczego tą pewność siebie zyskujemy. Chcąc, nie chcąc, zyskujemy tą też pewność siebie poza sportem. Ja widzę to po sobie, jak bardzo sport pomógł mi zobaczyć, że ja mam wpływ na to, co robię. Jeśli ja chcę osiągnąć jakiś cel w bieganiu, jeśli zapisałam się na jakieś zawody, to wiem, że muszę się do nich przygotować jeśli ja się do nich przygotowuję i jestem w procesie treningowym, to wiem, że ode mnie zależy, jak ja ten proces treningowy będę e, wykonywała, jak bardzo będę się w niego angażowała. Ja mam wpływ na swoje działanie i potem to ma odbicie w zawodach. Jeśli ja e, uczę się kontroli emocji przed zawodami, dostrzegam, co się dzieje z moim ciałem, potrafię to kontrolować, to to się przekłada na Mój wynik. I to mi pokazuje, że ja mam wpływ na to, co robię. A to się mocno odbija na pewności siebie, że mam tą kontrolę nad swoim życiem. I to właśnie może się przełożyć na inne obszary naszego życia: że my możemy te same zachowania, te same um, obserwacje przenosić na przykład do życia zawodowego. Że ja wiem, że jeśli mam jakiś cel w pracy, jakiś projekt, to co muszę zrobić? Trochę jak w sporcie, tak? Zrobić jakiś plan, zaangażować się w to, wykonać te zadania i to ode mnie zależy, jak ja do tego podejdę. Sport też uczy nas. Myślę, że tutaj mogłabym wymienić wszystkie obszary treningu mentalnego, bo jest to też koncentracja to jest nauka wyznaczania celów. Więc myślę, że tych lekcji ze sportu możemy wyciągnąć bardzo dużo. Też myślę, że takim ważnym czynnikiem jest y, analiza też naszych mocnych i słabych stron. Bo mm, często w codziennym życiu, może dlatego, że jestem psychologiem, obserwuję, że dużo ludzi zauważa w sobie to, co niekoniecznie jest dobre. Trochę sobie tak dowalamy na co dzień. A sport pokazuje nam, że mamy, mamy te słabe strony, ale mamy też mocne. Że my coś jednak potrafimy robić w tym sporcie. A jeśli mam słabe strony, to co mogę zrobić? Analizę tego, co poszło nie tak. Jeśli miałam słaby start, to mogę przeanalizować, co tam się zadziało, jakie aspekty swoich słabych stron mogę dopracować, co jest moją rezerwą. I to też możemy przyłożyć do swojego życia pozasportowego. I oczywiście jest tak, że nie każdy sportowiec ma te umiejętności, bo po to też jest psychologia sportu, żeby zyskiwać tę świadomość, żeby nauczyć się to robić. Natomiast jeśli my angażujemy się w zyskiwanie tej świadomości to i uczymy się tych umiejętności, to potem, chcąc, nie chcąc, to może się rozlać w pozytywnym tego słowa znaczeniu na inne aspekty naszego życia. Zanim zaczęliśmy rozmowę już tutaj przed kamerą, to powiedziałeś, że jakby nasze tematy, które sobie tu wcześniej omówiliśmy, są tak rozległe, że moglibyśmy dyskutować i dyskutować i samo to, co przed chwilą powiedziałeś, to moglibyśmy chyba rozbić na, na cztery odcinki. Wstawimy tu małą reklamę, że jeżeli ktoś z Was teraz chciałby się podzielić też tym, co bieganie zmieniło u Was, bo... No chyba często się słyszy, że sport zmienił kogoś na, na lepsze. To sportana jakxix robią akcje, wszelkie szczegóły u nich na socialach. Można wygrać sprzęt, ale przede wszystkim wydaje mi się, że można się podzielić fajną historią i trochę zainspirować innych. Bardzo ładnie, kurczę. To co powiedziałeś przed chwilą, to ja bym mógł do każdego tego etapu zadać pewnie z 10 pytań, ale wtedy nasz odcinek byłby na jakieś takie twoje ultra, nie? Ten na te 120 tak, kilometrów, myślę, co tak, spokojnie. chcesz robić? A to jest tak, że sport to kształtuje i wiesz, przychodzi sobie dziecko czy, czy dorosły, wchodzi w sport i on jest taką, wiesz, białą kartką. I sport to kształtuje? Czy trzeba mieć trochę te cechy już wcześniej, żeby w sporcie się odnaleźć? Czy zaraz mi powiesz, że to zależy. <laughs> tak, wyjąłeś mi to, to zależy? <laughs> Zdecydowanie zależy, bo nie jesteśmy na żadnym etapie, w moim odczuciu, na żadnym etapie swojego życia, białą kartką. Bo jednak mamy mnóstwo doświadczeń już od urodzenia. Nawet dziecko, które do nas przychodzi, jednak. Uczy się tego, co przekazują mu rodzice od małego. I w kontekście sportu dzieci to też jest trudny temat, ale myślę, że w genialny sposób ostatnio opowiedziała o tym Julka Badowska, którą serdecznie pozdrawiam, bo miałam z nią wykłady na studiach z psychologii sportu: że rodzice uczą tego, jak podchodzić do sportu. Bo być może jest tak, że są rodzice, którzy na dziecku wywierają presję. I dziecko wchodząc w sport, wchodzi z wysokimi oczekiwaniami wobec siebie, które biorą się z tego, czego wymaga od nich rodzic, czego wymaga od nich trener, do którego trafiają. A może być tak, i liczę, że tak jest, i że takich rodziców jest najwięcej, albo będzie takich rodziców, którzy chcą pokazać dziecku te fajne strony i e, przychodząc z dzieckiem e, wchodząc e, z dzieckiem w świat sportu chcą mu pokazać, że to co się przede wszystkim liczy, to pasja, to zabawa z tego. Bo myślę, że nam dorosłym też często brakuje e, czerpania takiej czystej radości z tego co robimy bo często fiksujemy się na presję, na wyniki, na to, co robię dobrze, co robię źle, a nie ma w tym takiej czystej radości. I tak jest z dziećmi, że w sporcie dzieci ważne jest to, żeby przede wszystkim dać dziecku do pewnego momentu, mówi się o takim granicznym wieku około 12 roku życia, żeby do tego czasu dziecko mogło podoświadczać jak najwięcej dyscyplin sportu, żeby Mogło odnaleźć w tym sporcie siebie. Bo my, jako rodzice, ja jako biegaczka, oczywiście, że byłabym przeszczęśliwa, gdyby moje córki też biegały. Natomiast nie chcę wywierać na nie presji, bo może one odnajdą się w tańcu, może odnajdą się w judo, a może w ogóle nie odnajdą się w sporcie, a w jakimś innym aspekcie, który będzie rozwijał ich pasję. I to jest ważne, żebyśmy chcąc, żeby dziecko jak najwięcej czerpało lekcji z, ze sportu. Żebyśmy my nie wywierali na dziecku żadnej presji i nie wchodzili ze swoimi oczekiwaniami, tylko pomagali mu zyskiwać tę autonomię. I myślę, że to jest kluczowe też w dziecięcym sporcie, żeby dziecko zyskiwało autonomię w swoich decyzjach, żeby mogło nam powiedzieć, mamo nie chcę tego robić, nie chcę biegać, to mnie nie interesuje, ja chcę spróbować czegoś innego, ok, pozwólmy na to. I zobaczmy, jak ta dyscyplina, którą wybierze sobie dziecko, będzie go kształtowało. Bo jeśli dziecko wybierze sobie dyscyplinę z własnej woli, yy, będzie czerpało radość z tego, to można wtedy powiedzieć, że będzie taką białą kartką. Bo ono będzie chciało to robić i będzie świadomie czerpało z tych wszystkich korzyści, które daje sport. A jeśli wejdzie z presją, z oczekiwaniami, to bardzo szybko może się wypalić. Okej. Okay. Jakieś czytałem kopalnie talentów? Kojarzysz książkę? Nie czytałam. Tam to każdy rozdział był o tym, że no nie ma czegoś takiego jak talent w Kenii, biegowy, czy tam był, były chyba rosyjskie tenisiski, że no to jest, składa się na to wiele. No oczywiście, no hipoksja w Kenii to tak dalej, ale no kultura i po prostu też trochę trend w, tym, w danym kraju. Ale tam było takie stwierdzenie, że trochę smutne, ale ja uważam za prawdziwe, że dziecko, jeżeli ktoś chce dojść do poziomu mistrzowskiego, a w niektórych dyscyplinach ten poziom mistrzowski osiąga się w bardzo młodym wieku, chociażby w gimnastyce, ale też nawet mówiąc o muzyce, no to wiesz, że na fortepianie czasem grają takie szkraby małe jak, jak Chopin. I no to trzeba czasem zmusić, nie? I my, jako dorośli, wiemy, że no idąc na trening, nie zawsze są skowronki, świeci słoneczka, jest super. Jak wyczuć taką granicę, żeby dziecko, i czy w ogóle trzeba to robić? Żeby dziecku jakoś wytłumaczyć, że okej, okay, nie chce ci się. Ale spróbuj, bo możesz później za, wiesz, za pół roku, za rok pewnie u dzieci jest ciężko wytłumaczyć, że za rok, nie? Że możesz mieć później z tego satysfakcję, że teraz trochę przecierpiałaś, przecierpiałeś trudny okres i żeby nie było presji. Wiesz, jak wyczuć moment, kiedy trzeba trochę zmotywować i powiedzieć, że no jest ciężko, ale ci pomogę i damy radę, a od tego, że dawaj, dawaj, bo masz być mistrzem świata. Myślę, że ważne tutaj jest również słuchanie i obserwowanie dziecka, bo czym innym jest pokazywanie, i to też jest jedna z lekcji, którą dziecko może wyciągnąć też na inne obszary swojego życia, czym innym jest pokazywanie, czym jest dyscyplina, czym jest konsekwencja, żeby do czegoś dojść. Musimy. Trochę wyjść poza swoją strefę komfortu. Musimy utrzymać te konsekwencje w treningach, żeby to miało realne przełożenie na turnieje, na przykład piłkarskie. Tu już przypomnieli mi się moi zawodnicy, z którymi pracowałam z piłki nożnej. Ale ważne jest obserwowanie, jak dziecko czuje się w tym sporcie, jak dziecko wygląda podczas treningu. Jak dziecko się czuje po treningu, bo myślę, że to jest dla nas idealną informacją zwrotną, czy dziecko chce być w tej dyscyplinie, czy po treningu jest uskrzydlone, czy w trakcie treningu widzimy, widzimy że czerpie z tego radość. Czy jak pytamy, jak czuje się po treningu, czy dostajemy tę informację zwrotną, że tak, było super, to to jest dla nas też informacja. Że możemy pokazywać, czym jest dyscyplina i uczyć, że jeśli chcesz do czegoś dojść, jeśli chcesz być e, piłkarzem, na przykład, czy chcesz być biegaczem na wysokim poziomie, to teraz jest ten moment, kiedy trzeba zrobić coś, czego nam się nie chce. Bo to jest normalne. W, w życiu też tak robimy. Chodzimy, dzieci chodzą do szkoły, kiedy im się nie chce, bo to jest po coś. Natomiast jeśli my widzimy, że na treningu dziecko, nie wiem, płacze. Nie jest chętne do um, wykonywania zadań, które ma przed sobą. Że po treningu mówi: Ja nie chcę tu być, bo często dzieci to mówią, ale rodzice starają, jakby nie chcą tego widzieć, bo tak bardzo są zafiksowani na tym, że sobie wymyślili jakąś dyscyplinę i tak ma być. Dziecko nam o tym powie, a jak nie powie nam werbalnie, czyli nie, nie, wy, nie wypowie tego słowami, to ono nam to pokaże swoim ciałem. Bo ta mowa niewerbalna, czyli to, co pokazujemy, jest czasami e, o wiele istotniejsza. Bo to, to też jest ważny kawałek, że dziecko może nam się bać powiedzieć, bo wie, jak nam bardzo zależy na tym, żeby na przykład ono uprawiało tę dyscyplinę. Więc jest, myślę, że tutaj w tym przypadku bardzo istotne, żeby obserwować swoje dzieci, co one nam pokazują swoim ciałem, co pokazują e, nam też, uprawiając daną dyscyplinę. A są takie specjalizacje u Was, że jest na przykład specjalista od psychologii sportu dziecięcego, czy to trzeba po prostu iść do ogólnego psychologa sportu, czy do psychologa dziecięcego, jak to wygląda? Bo wiesz, no nie każdy rodzic jest na tyle... Światły i wiesz. No, no zresztą to samo, co mówiłaś na początku, że psycholog nie może być psychologiem za bardzo dla swojej bliskiej osoby, no hmm. i przez rodzica też przemawia, przemawiają emocje, więc można znaleźć specjalistę od sportu dziecięcego w psychologii, czy? E, czy... Psycholodzy. E... Naturalnie wybieramy te kawałki, w których czujemy się mocniej, i nie robi się oddzielnej psycho specjalizacji psychologię sportu dzieci. Bardziej to jest na zasadzie, że jeśli ktoś jest psychologiem sportu dziecięcym, chce być psychologiem sportu dla dzieci. To zgłębia dodatkowo te obszary z kawałka psychologii rozwoju, tak, żeby wiedzieć, co na każdym etapie rozwoju dziecka się dzieje, co jest normą, a co nie. Więc szukając specjalisty. Są specjaliści, psycholodzy sportu, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą. Są tacy, którzy pracują z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi i na pewno szukając takiego specjalisty, będzie to nadmienione, że ktoś pracuje z dziećmi. I tutaj na przykład Julka Badowska jest tą, tą specjalistką, która pracuje w psychologii sportu dzieci. I to chyba temat dzieci kończąc. Warto zaznaczyć, żeby rodzice nie bali się poprosić o pomoc psychologa, bo no jest staropolskie powiedzenie, czym skorupka za młodu przysiągnie, ale później jak się zastanowimy, zastanowimy, to w dorosłym życiu czasem dochodzimy do wniosku, że to jak się zachowujemy, to jest dlatego, że w dzieciństwie było tak i tak. I niekoniecznie było idealnie. I później to, co zresztą sama mówiłeś na początku, że nasze wybory dorosłe są podyktowane tym, co się wydarzyło, jak byliśmy mm -hmm. dziećmi. Wrócimy do, może do tego tematu, o którym chciałaś się rozwinąć, czyli o pewności siebie. Na początku, czym jest pewność siebie? Tak w ogóle. A ja zaraz. Dam anegdotkę o polskim biegaczu, albo z nazwisk, więc nie, nie znano stawiać już. Okej, okay, to generalnie rzecz biorąc, pewność siebie jest taką naszą postawą, że my jesteśmy w stanie poradzić sobie z wyzwaniami i z zadaniami, które stoją przed nami, korzystając ze swoich umiejętności. Czyli ja wiem, że jestem w stanie sprostać temu zadaniu, które, które mam do wykonania. Okej. Okay. Ja. Kilka tygodni temu rozmawiałem z jednym biegaczem o innym biegaczu, wiesz, no wszyscy plotkują. No i ten inny biegacz, który był tematem naszej rozmowy, no, to jest człowiek, który mi powiedział w oczy, że on jakby potrenował inną konkurencję, inną dyscyplinę, tam przez półtora miesiąca to by był najlepszy w Polsce. I on w ogóle uważa, żeby był najlepszy w Polsce, gdyby wiesz, no faza księżyca była dobra i tak dalej, gdyby nie chorował i tak dalej. I ten biegacz, z którym rozmawiałem, to powiedział, no tak, bo on jest taki pewny siebie, że on by mógł być najlepszy. No ja miałem troszkę inne zdanie. Myślisz, że ci wszyscy, którzy opowiadają, że są najlepsi i tak dalej, że oni mogliby, gdyby tylko tam nie mieli tego pecha, to jest to pewność siebie, czy wręcz przeciwnie, są przerażeni, że nie są pewni siebie? Tak, to, to jest ten mocny wątek psychoterapeutyczny, i często to, co my chcemy pokazać innym, czyli przez innych może to być odbierana jako nasza pewność siebie, a tak jak mówisz, w zachowaniach czujemy, że to jest takie nadmierne, i ktoś mówi o, o tym, co mógłby wykonać, a czujemy, że to nie jest trochę zgodne z rzeczywistością. Często to jest wypowiadanie tego, co ja sam, w co ja sam chcę uwierzyć. Czyli pod tym trochę kryje się właśnie e, może niskie poczucie własnej wartości, taka potrzeba bycia docenionym. E, trochę może mała wiara w siebie. A można być zbyt pewnym siebie? Bo wiesz, no e, czasem My jeszcze przejdziemy chyba do takiego tematu bardziej kobiecego, ale często się mówi, że wiesz, że trzeba być skromnym, nie wywyższać się i tak dalej. I oczywiście no, wywyższanie jest i złe i fajnie by być czasem trochę skromnym, ale można być zbyt pewnym siebie. Nie ma takiej wiesz, granicy, że no, pewność siebie się kończy i zaczyna się coś innego, czy. Myślę, że tak jak we wszystkim e, najważniejszy jest ten balans e, i znalezienie złotego środka. E, bo chciałam tutaj przyrównać do e, biegania górskiego i śmiał, e, bo tak mi się akurat to nasunęło, że będąc niepewnym w siebie, zbiegając e, z góry. My boimy się, że nabierzemy zbyt dużej prędkości, potkniemy się, biegniemy bardzo zachowawczo, co też nam utrudnia to, to zbieganie. Będąc zbyt pewnym siebie, my możemy lecieć rozpędzając się, nie patrząc, nie koncentrując się na tym, co robimy, bo jesteśmy tak pewni siebie, że nic nam się nie stanie, że możemy też się wywrócić, bo nie Patrzymy na przykład pod nogi, nie koncentrujemy się na zadaniu. Tu taka wyważona pewność siebie to jest taka, że ja wiem, że jestem w stanie sprostać temu zadaniu, mam tę odwagę, żeby się rozpędzić, ale ja cały czas pamiętam o jednak takich słabych stronach albo o realnych konsekwencjach, co może się wydarzyć, jeśli ja za szybko polecę. Czyli Będąc tak w wyważony sposób w pewnym siebie, ja mam odwagę, żeby się rozpędzić, ale jestem skoncentrowana na tym, co robię. Jestem skoncentrowana na tym, jakie podłoże jest pod moimi nogami, obserwuję otoczenie, czy coś się zmienia, czy jakoś inaczej powinienem postawić tę nogę. Więc myślę, że możemy powiedzieć, że jest coś takiego, jak zbyt duża pewność siebie, tak generalizując, natomiast myślę, że taka wyważona pewność siebie to jest to, że ja wierzę w swoje umiejętności, ale ja też znam te swoje rezerwy. I ja nie boję się przyznać do tego, że ja czegoś nie umiem, że mam tą słabszą stronę, na którą muszę popracować. To nie jest tak, że ja jestem teraz we wszystkim świetna i ze wszystkim sobie poradzę. No bo tak nie jest. Bo jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy robotami. Każdy z nas ma jakieś słabsze strony. A świadomość tego, że je mamy, doprowadza nas do tego, że możemy nad nimi pracować. I to nie jest nic złego. Okej, okay. ja ostatnio dostałam pytanie, jak zbudować pewność siebie. Ale to mam psychologa przed sobą, więc y, przekieruję. Y, jak być, do, wiesz, no przychodzi do ciebie biegacz i no, mówi, że ma chyba problem z pewnością siebie, chociaż podejrzewam, że na pierwszym spotkaniu ciężko o, o taką otwartość. Y, jak, jak w ogóle poznać, że ma się problem z pewnością siebie i jak ją zbudować? Na czym oprzeć pewność siebie? Jak poznać, to jest dobre pytanie. Myślę, że tutaj ważna jest taka samoświadomość swoich myśli. Czy ja wierzę w to, że jestem w stanie podjąć różnych wyzwań, które wykraczają poza tą bezpieczną strefę, czyli robię to, co wiem, że umiem? Tylko czy ja się nie boję trochę pójść dalej? Bo, jeśli zostaje w tym swoim bezpiecznym obszarze. Nie, nie, ja tego nie umiem, nie dam rady, to tu już jest taka lampka. Okej, okay, no ale co możesz zrobić? Jeśli czujesz, że nie dasz rady, więc jeśli boimy się podejmować różne wyzwania, jeśli w naszej głowie pojawia się dużo takich krytycznych myśli, czy takich poddających nasze umiejętności w wątpliwość, to myślę, że tu może nam się zapalić lampka, że może warto nad tą pewnością siebie popracować. Też odbiór opinii innych myślę, że też może być dla nas takim sygnałem, jak to u nas z tą pewnością siebie jest, bo jeśli ktoś nas krytykuje. A teraz prowadząc social media, myślę, że każdy z nas w pewnym momencie z jakąś krytyką się spotyka. Co mi robi ta krytyka? Czy ja to biorę do siebie? Czy ja się tym przejmuję? Czy ja to zaczynam przetwarzać? Albo od razu rzucam komentarz w drugą stronę i atakuję drugą osobę, żeby siebie obronić? Czy ja powiem: Dobra, to jest w ogóle jego opinia. Ja sobie nic z tego nie robię, bo ja wiem, jak jest. A to może świadczy o tej osobie, która komentuje. Jeśli to pierwsze, że ja zaczynam to analizować i się tym przyjmuję, to też jest taki sygnał do tego, że może warto nad tym popracować. A co nam buduje pewność siebie? No to na pierwszym miejscu myślę, że to jest doświadczanie sukcesów. I jasne, że nie każdy z nas może być na tym topie, nie każdy z nas może być zawodnikiem pro. Chociaż może, może, gdyby chciał, to jest dyskusyjne, ale sukcesem, sukcesy dla każdego mogą być inne. Każdy w zależności od swojego poziomu wytrenowania, za co innego może, czy w inny sposób może zdefiniować sukces. Bo dla mnie na samym początku mojego biegania sukcesem było to, że ja w ogóle przebiegłam półmaraton, że ja dałam radę, że nie stanęłam gdzieś tam na starcie, tylko jak sobie założyłam jakiś czas, to pokonałam te swoje wewnętrzne kryzysy, które pojawiały się na trasie i ja dobiegłam w tym czasie, który sobie założyłam. W tamtym momencie to dla mnie był ogromny sukces. I takie małe doświadczenia Małe, nie małe, bo sukcesy budują naszą pewność siebie, pokazują to, co powiedziałam już na samym początku, że ja mam wpływ na to, co robię. Że ja wyznaczając sobie cel, jeśli zaczynam się do niego przygotowywać, jeśli w głowie uwierzę w to, że mogę się do tego przygotować, i jestem w stanie to osiągnąć. I sukcesem może być też to. Że w momencie, kiedy ja nie chcę wyjść na trening, bo jest okropna pogoda, czy jest e, zima, szybko robi się ciemno, rano jest ciemno, ale ja re realizuję swój plan, mimo niesprzyjających warunków, wychodzę na ten trening, mimo że jest, e, pada deszcz, jest ciemno i w ogóle tak mi się nie chciało, to może być naszym małym sukcesem, który dokłada nam tę cegiełkę do pewności siebie. Bo ja sobie pokazuję, że wychodzę ze swojej strefy komfortu. No, jeszcze godzinę temu siedziałam na kanapie i myślałam, że tego nie zrobię, ale zrobiłam. I myślę, że każdy biegacz e, przyzna mi rację i też to słyszę, że taki trening liczy się podwójnie, zrobiony w trudnych warunkach, albo wtedy, kiedy mamy tego nie chce misia przysłowiowego. Więc e, myślę, że suma tych sukcesów e, składa się na osiąganie tej pewności siebie i chcę mocno to podkreślić, że sukcesem nie musi być to, że ja wygram w jakimś biegu. Ale że ja wygram sama ze sobą, że będę lepsza od samej siebie sprzed miesiąca, sprzed dwóch, albo zrobię to, czego jeszcze sobie nie wyobrażałam e, pół roku temu, że, że będę robić. To, co też jest bardzo ważne e, i co ja też mogę podkreślić ze swojego doświadczenia, co dodało mi ogromu pewności siebie, e, to są tak zwane w psychologii sportu doświadczenia zastępcze, czyli e, obserwowanie sukcesów innych w momencie, kiedy ja wierzę, że mam podobne umiejętności do nich. I dla mnie takim momentem, e, myślę, że też mogę powiedzieć przełomowym, było dołączenie do drużyny Asics Front Runner, bo e, obserwując wcześniej tych biegaczy, trochę wiesz, idealizowałam ich sobie. Wow, no w ogóle, jak są w takiej drużynie Asics Front Runner, to w ogóle tak wszystko im przychodzi łatwo, mają te wszystkie sukcesy, biorą udział w tylu e, trudnych dla mnie biegach no gdzie ja tam do nich, nie? Jakoś wtedy nie wierzyłam, że ja mogę też em, na przykład wziąć udział w e, takim biegu, na przykład jak oni, poradzić sobie z tym, e, z tym biegiem. W momencie, kiedy ja weszłam do drużyny i zobaczyłam, zaraz, przecież to są tacy sami ludzie jak ja. Oni mierzą się z podobnymi rzeczami. Też mierzą się z tym, że nie wszyscy biegają e, wybiegania po cztery z hakiem. Tylko są osoby, które biegają też wolniej. Ale są w tym sporcie, biorą udział w różnych biegach. Na co dzień pokonują swoje bariery psychiczne, ja jestem podobna. I nagle zyskałam pewność siebie, inspirując się innymi. Bo może nie będę biegała pięciu kilometrów, tak jak moje koleżanki, w kilkanaście minut na pewno poniżej 20, ale ja mogę próbować przełamywać swoje granice. I myślę, że bieg, który jest w tym roku przede mną e, z serii UTMB, że ja jeszcze trzy lata temu nie pomyślałabym, że ja kiedykolwiek stanę na starcie takiego biegu. Że ja się odważę, żeby e, wyjechać w Alpy juliańskie, jak, jak będzie miało to miejsce, i będę w stanie pokonać dystans ultra. A inspirując się historiami e, biegaczy ultra z mojej drużyny, e, podpatrując ich treningi, e, rozmawiając z nimi, inspirując się ich historiami, bo każda historia pokazuje, że to nie przychodzi od tak, że ja ubieram strój biegowy i od razu idę na trasę ultra. Okazało mi, że ja też mogę dojść do tego momentu, że będę w stanie e, przebiec ten bieg, a przynajmniej spróbować. Bo nie wiem, czy dam radę, ale, ale jestem w stanie podjąć to wyzwanie, żeby stanąć na tym starcie i dać z siebie wszystko. I myślę, że też niezwykle ważnym aspektem, i tutaj w psychologii sportu pewnie byśmy to rozbili na trzy rzeczy, natomiast ja ze swojego doświadczenia psychoterapeutycznego połączę to w jedno. E, Niesamowicie budujące w kontekście pewności siebie jest nasza mowa wewnętrzna, kontrola naszego ciała, stanu fizjologicznego i emocji. Czyli ważne jest to, co ja mówię do siebie w głowie na treningach, przed treningami, w trudnych momentach, na zawodach, kiedy czuję, że dochodzę do tych swoich ścian. To jest niesamowicie ważne, czy ja. Zaczynam wątpić w siebie, czy mówię dobra, Dzisiaj głowa nie daje rady. Co nie wiem, czy mamy czas na anegdotkę z mojego Dawaj. treningu. Że właśnie tego doświadczyłam e, nawet na treningu w tym tygodniu, kiedy wyszłam e, i miałam do zrobienia e, 5 km plus 10 razy 200 metrów w tempie 40. I wyszłam na ten trening, czując, że nie mam mocy, bo moja głowa była w innej sytuacji, którą bardzo przeżywałam. I już e, biegnąc rytmy rozgrzewkowe przed tymi dwusetkami, biegnąc setkę, biegłam tempem 4,36 i sobie myślę, moje ciało nie w stanie być szybciej, nie dam rady. I już w głowie przetwarzałam sobie, dobra, dzisiaj możesz odpuścić, e, trenerka zrozumie, e, bo jest taka wyrozumiała, e, po prostu dzisiaj nie dzisiaj jest twój dzień, głowa nie da rady. Ale zrobiłam sobie takie stop, stop, stop. Na co dzień mówisz o tym, że wszystko siedzi w naszej głowie, że to od głowy, to głowa sprawia, że w, naszym, że w nas pojawiają się jakieś emocje, a te emocje wpływają na nasze zachowanie. A ty teraz mówisz, że głowa nie da rady? No to jak to jest? I, I to, co zrobiłam, i to, co też jest ważne, żebyśmy robili w momencie, kiedy zrobimy sobie taki stop i przyjrzymy się tym myślom, co się pojawia w naszej głowie, zaczęłam przywoływać takie myśli, które będą mnie wspierały. I jak mantrę powtarzam sobie: Dobra, dasz radę. Pokaż, że ta głowa jednak kontroluje Twoje ciało. Dasz z siebie więcej. To tylko 10, 10 razy 200 metrów. Ostatnio robiłaś 15 i dałaś radę. Teraz masz mniej już przebiegłaś dwie dwusetki. Widzisz, już tylko 8 ci zostało. I e, na bieżąco nie byłam w stanie kontrolować, w jakim tempie biegnę, bo miałam e, włączone zadania na zegarku, więc mi one nie pokazują na bieżąco moich czasów. I niezwykle dużym zaskoczeniem dla mnie w było to, jak sprawdziłam sobie, w jakim tempie biegłam. Wszystkie dwusetki zrobiłam bliżej 4.0 niż 4.10. I to mi pokazało, że głowa ma ogromne znaczenie. I to co mówiłam na początku, że y, połączyłabym kontrolę stanów fizjologicznych i kontrolę emocji, bo to jest tak, że myśli, które pojawiają się w naszej głowie, często automatyczne, takie, które pojawiają się bardzo szybko, y, których sobie często nie uświadamiamy, wpływają na to, że w naszej głowie pojawiają się pewne emocje, że w nas pojawiają się pewne emocje. Czyli w momencie kiedy mi się pojawiło dobra nie dam radę, w ogóle przetwarzam tamtą sytuację, która jest dla mnie trudna. Możesz sobie odpuścić? Moje ciało poczuło. Okej, okay, odpuszczam. Trochę pojawia się we mnie frustracja, no bo jestem w tym treningu i mam zrobić to zadanie, a nie jestem w stanie go zrobić. A jakie reakcje fizjologiczne może wywoływać frustracja? No raczej spina nasze ciało, nie? Te wszystkie nieprzyjemne emocje są przez nasze ciało przetwarzane o wiele bardziej. One męczą nasze ciało więc ono zwalnia. To co tak się dzieje też na zawodach. Często obserwuję, dla mnie to jest niesamowite pole też do obserwacji, jak na przykład na e, biegu ultra, e, będąc w drugiej połowie 80, znaczy biegłam 80 km, będąc już w drugiej połowie biegu, e, obserwuję biegacza, który tak ledwo podchodzi pod górę i partner e, biegowy, bo to był bieg w parach, pyta go no jak tam, dobrze jest? No dobrze to było przy grillu, nie? I mówię, Okej, okay, no i co sobie robisz w tym momencie? Mówisz, że teraz nie jest dobrze. Być może pojawia ci się w głowie myśl: Po co ja to sobie robiłem? Już więcej tego nie zrobię. Po co mi to ultra? Nie dam rady. No to co się dzieje wtedy z moim ciałem? Możecie sobie poobserwować, co się dzieje wtedy z waszym ciałem. Ono wierzy wam, że nie dacie rady. Ono się szybciej męczy. Trudniej wam pokonać te granice. A w momencie, kiedy my trochę będziemy sobie próbować wymawiać, tak jak często to robię na ultra, bo oczywiście, że moje ciało jest zmęczone i każdy mięsień mnie pali, ale w momencie, kiedy ja mówię sobie, okej, okay, spójrz gdzie jesteś, rozejrzyj się, jesteś w lesie, w górach, tak długo czekałaś na ten bieg, tak długo się do niego przygotowywałaś, tak intensywnie, ile cię to kosztowało, dasz radę, ty kochasz to robić. Kochasz przekraczać swoje granice, już, popatrz, już, już 40 kilometrów za tobą, już tylko połowa. To też jest ważne, nie? żeby zauważyć, jaką formę przybierają nasze myśli. Czy o Jezu, dopiero 40 kilometrów, czy już tylko zostało mi ileś do końca. I w momencie, kiedy my w swojej głowie przywołujemy takie myśli, co się pojawia, jaka emocja się pojawia w moim ciele? Bo we mnie na biegach ultra często pojawia się wdzięczność za to, że ja w końcu jestem tu, gdzie chciałam być. Czekałam na ten start kilka miesięcy. Przywołuję sobie takie: rozejrzyj się. To góry dają ci siłę. To ten las, natura daje ci siłę. Ja czuję się wzmocniona do tego, żeby przekraczać te swoje granice na każdym biegu. I to jest niezwykle ważne, też w kontekście budowania pewności siebie, żeby w swojej głowie uwierzyć w, w swój cel, w swoje umiejętności, żeby swoją głowę przekonywać do tego, że ja jestem w stanie do tego dążyć tak. i to realizować. Trochę już weszłaś na to, co chciałem później poruszyć, czyli jak sobie radzić z kryzysami. Co do wdzięczności, słyszałem, że są badania, wszyscy mówią, że miłość jest takim wielkim uczuciem, a podobno wdzięczność może zdziałać dużo więcej. I te negatywne myśli. Tutaj za kamerą jest Stanisław Śmietana, który robi zdjęcia. On jest znany z tego, że czasem lubi mówić: A tu mnie noga, boli, to mnie noga, boli. Są też inni tacy. Lepiej, e, lepiej, no co, no boli, to boli, no ale pasę się na tym skupiać? E, wiem, że przyniosłaś ciasteczka i miało nie być <laughs> trudnych pytań, ale mam nadzieję, że mi wybaczysz, bo bardzo dobrze mi się z Tobą rozmawia. Ale chciałbym wrócić do czegoś, od czego zaczęłaś ten wątek budowania pewności siebie. No ja kiedyś usłyszałem i ja kiedyś uważałem, że robiąc trening idealnie w przygotowaniach do docelowego startu, no tak, buduje się pewność siebie, że przetrwałem te tam 14-15 tygodni, że wszystko zrealizowałem, jestem pewny siebie i dlatego też realizuję ten trening, żeby na starcie mózg nie przywołał jakiegoś treningu, którego się odpuściło. No ale słyszałem, że jak idzie... To każdy głupi jest pewny siebie. Ty powiedziałeś, że e, sukces, można budować pewność siebie na sukcesach i że te sukcesy nie muszą być mistrzostwem świata, mogą być wyjściem na trening, jak nam się nie chce. No ale wiesz, no, jest grupa zawodników, biegaczek, biegaczy, gdzie no, oni już trochę poważnie podchodzą do biegania i oczywiście u nich też się nie chce. No, nie chce nam się czasem wyjść na trening, to jest normalna sprawa. No ale ciężko w tym momencie mówić, że sukcesem jest to, że się wyszło na rozbieganie. Jak zbudować pewność siebie, jak naprawdę nie idzie? Bo i ciężko na siłę szukać sukcesu, że o, zrobiłem 10 kilometrów, ale ogólnie trening idzie fatalnie a i moje zawody poszły fatalnie, bo wydaje mi się, że wtedy ta pewność siebie to wtedy ją trzeba budować, nie? No bo jak idzie wszystko, so, super są sukcesy, no ta pewność siebie gdzieś tam obok jest. Ale jak... E, sorry za trudne pytanie i lekką kontrę, <laughs> e, ale jak pomóc sobie, żeby być tak naprawdę pewnym siebie? Bo wydaje mi się, że będąc ktoś, kto jest pewny siebie, jest pewny siebie niezależnie, czy jest pierwszy, czy zszedł z trasy, bo go zabiło, nie? E, jak Zbudować taką pewność siebie, niekoniecznie opartą tylko na sukcesach, ale taką, która też istnieje, jak no, nie idzie strasznie, a czasem, a nawet większości osobom pewnie zdarzają się okresy, gdzie nie idzie. Jasne, że tak. W życiu każdego z nas zdarzają się też okresy, kiedy jest trudniej, kiedy wiele rzeczy na nie idzie, ale myślę, że źródło jest w tym, jak my do tego podchodzimy. Czyli znowu, co my mówimy do siebie w głowie, jak ja podchodzę do swoich porażek, bo ja mogę w tym momencie wyrzucać sobie wszystko, co najgorsze. Skupiać się na tym, że mi nie idzie, że może nie jestem taki świetny, jak myślałem. Skupiać się na tych negatywnych aspektach, tak jak powiedziałeś z tą nogą, nie? Eee, że noga boli. Pewny siebie zawodnik ma świadomość swoich słabych stron, ale też do porażek. Potrafi podchodzić w kontekście, okej, okay, nie poszło. To skupmy się na tym, co nie poszło. Gdzie mogę coś poprawić? Gdzie są moje słabe strony? Na co mam wpływ? Trochę szukania tego wpływu, bo ciężko mi mówić o, wiesz, o zawodnikach, którzy tracą pewność siebie po paśmie niepowodzeń. Bo tak naprawdę trzeba by było się przyjrzeć temu, co w tej głowie się pojawia, bo w momencie, kiedy takim zawodnikom już z wyższego poziomu nie idzie, co też się pojawia w otoczeniu? Pewnie fala krytyki, fala ocen. Jak ja podchodzę do tych ocen, bo może być tak, że ten zawodnik bierze to do siebie, że mówi: okej, okay. oni mówią, że teraz to jestem skończony, że już nic mi nie pójdzie, że już ten to nie będzie wygrywał. Czy ty w to wierzysz? Czy zaczynasz opinie i oceny innych brać do siebie i one zaczynają być twoimi myślami? Bo może tak być, bo tracę wiarę w to, że ja mogę poprawić swoje umiejętności i to jest to, z czego bierze się też pewność siebie, tak? Czym jest pewność siebie? Że ja mogę sprostać zadaniom, mając te umiejętności, jakie mam. Więc jakie ja mam umiejętności do tego? żeby przyjrzeć się temu co nie idzie, przyjrzeć się tym słabym stronom, co ja mogę zrobić, żeby je poprawić. Czym będzie w ogóle poprawa? W jaki sposób ona będzie przebiegała? Więc myślę, że to jest kluczowe, czy ja podchodzę do tych niepowodzeń na zasadzie nie idzie, ale ja wiem, że mam pewne zasoby do tego, żeby nad tym pracować czy ja sam tracę wiarę w to, że mi już kiedykolwiek coś wyjdzie bo myślę, że to jest kluczowe tak, i myślę, że to bardzo ważne, co, co powiedziałaś w kontekście pewności siebie. Już wcześniej mówiłaś o tipach i też pokazałaś, że jesteś człowiekiem tylko. I aż, że mimo, że jesteś psychologiem sportu, to do ciebie też głupie myśli przychodzą. Do mnie kiedyś też, znaczy cały czas przychodzą. Miałem w niedzielę biegi, też mi głupie myśli przychodziły do głowy i do ka każdemu przychodzą. Mistrzowi kipczogę też na pewno ma jakieś myśli w głowie w trakcie biegu. Mhm. Jak sobie radzić z kryzysami? No bo chyba, i nie mówimy o kryzysie takim fizycznym, mhm. gdzie już tam glikogen totalnie zjechał, tylko bardziej o takim kryzysie, który można przetrwać głową i lecieć dalej. To powiem też na podstawie swojego doświadczenia, że ja uwielbiam trzy. Trzy takie sposoby, trzy em, obszary z treningu mentalnego. E, po pierwsze, co już zostało myślę, że przeze mnie szeroko dzisiaj omówione mowa wewnętrzna, e, dwa em, myśl o celu, a trzy wizualizacja. E, I em, rozwijając temat, to też bym chciała e, trochę opowiedzieć o tej mowie wewnętrznej na bazie swojego e, drugiego doświadczenia. Jak na drugim moim w życiu biegu ultra, gdzie to był bieg 70 km na Mazurach, ja wtedy sobie postanowiłam, że pierwszy mój, debi znaczy mój debiut w ultra nie był do końca po mojej myśli. Nie, nie zmieściłam się w takim czasie, jakbym chciała, więc sobie postanowiłam, dobra, to ten bieg, to ja cisnę i sprawdzam, gdzie są moje granice. Bo chcę sobie też udowodnić, że ja jestem w stanie szybko biegać ultra. I w pewnym momencie dosyć szybko, gdzieś tak na 20 kilometrze, pojawiły mi się takie myśli nie dam rad. Okej. Okay. Po prostu narzuciłam sobie za duże tempo. Po prostu mm, nie idzie tak, jak bym chciała. I w głowie mówiłam sobie, e, wtedy myślałam, że to były wspierające myśli. Okej, okay, Monika, nie musisz tego kończyć. Nie robisz tego dla kogoś, robisz to dla siebie. Nie musisz sobie nic udowadniać. Twój mąż stoi na punkcie, nie pamiętam, czy to był 30 kilometr. Możesz przecież wejść do auta z nim i pojechać. I to były z pozoru wspierające myśli, no bo nie wywierałam na, siebie, na sobie presji, ale ja w pewnym momencie zobaczyłam, że ja daję sobie furtkę do tego, żeby odpuścić. I ja naprawdę byłam bliska tego w tamtym momencie, żeby wejść do tego auta i zejść z trasy. I Zaczęłam w swojej głowie m, m, przywoływać te myśli, które faktycznie będą mnie wspierały. Dobra, Monika, teraz się skup. Dotrzesz do mety. Wiem, że dasz radę. Może zrobisz to wolniej, ale dotrzesz do mety. Chcesz tego. I w tym momencie m, był ten cel. Wyznaczyłam sobie cel, że chcę dotrzeć do mety, że meta jest tym celem każdym, myślę, że to jest kluczowe też w biegach ultra w moim przypadku, że każdy kolejny punkt odżywczy jest moim takim mini celem. Więc jeśli ja mam do przebiegnięcia dystans 80 km, ja się nie skupiam na tym, że ja mam 80 przed sobą, tylko biegnę do kolejnego punktu. Wyznaczam sobie cel, pierwszy punkt tam naładuje swoje baterie, albo po prostu odhaczy ten cel na liście, lecę dalej. Lecę na kolejne, nie wiem, 10-20 kilometrów. Mm, I to też e, może mm, być takim e, być pomocnym punktem w zwalczaniu kryzysów podczas treningów. Czego też doświadczyłam na sobie, że w momencie, kiedy nie wiem, robiąc podbiegi, myślałam, moja no nie dam rady. Po prostu. E, mam siłę do połowy górki, a potem już nie idzie. A potem sobie pomyślałam, dobra Monika, dajesz z siebie wszystko. Bo do czego ty się przygotowujesz? 120 kilometrów w górach. I zaczęłam to sobie w głowie powtarzać jak mantrę. 120 kilometrów, 120 kilometrów, do tego się przygotowujesz. Ty musisz teraz wymagać od siebie więcej na tym treningu, wyjść trochę ze swojej strefy komfortu. I ta myśl o celu pomogła mi zwalczyć ten kryzys. Pomogła mi Dać z siebie jeszcze więcej. I to, co jest też niezwykle pomocne już w trakcie biegania, to wizualizacja mety. Tego doświadczyłam na ostatnich biegach asfaltowych, na dystansie 5 km i na dystansie 10 km, gdzie no, nie lubię takiego biegania, nie lubię asfaltowego biegania, nie lubię biegać szybko, ale to robię. W sensie podejmuję te próby, żeby, żeby bić życiówki. Bo gdzieś tam koniec końców to daje jakąś satysfakcję, to są też te małe sukcesy budujące pewność siebie. Ale w momencie, kiedy ja przekraczam te swoje granice tempa, bo biegnę na życiówkę i kiedy już jest tak bardzo trudno, kiedy ja już czuję, że po prostu płuca zaraz mi wyskoczą, że nogi mnie już palą, nie dają rady, ja w głowie em, przywołuję sobie myśl o celu, jak wbiegam na metę. Patrzę na zegarek i widzę tam ten czas, na który biegnę. I to mi niezwykle, um, oczywiście w treningu wyobrażeniowym ważne jest też to, żeby ten trening wyobrażeniowy ćwiczyć przed startami, że um, jest dużo um, innych zmiennych, które warto, żeby pojawiły się w tym treningu wyobrażeniowym, żeby on faktycznie działał. E, czyli ważne, żebyśmy w ogóle w swojej głowie wyobrażali sobie e, momenty, które chcemy. I czuli je wszystkimi zmysłami łącznie z tym, co słyszymy, co widzimy, widzieć siebie, ważne jest, żeby w takim treningu wyobrażeniowym widzieć siebie ze swojej perspektywy, ale z perspektywy też osoby trzeciej. To myślę, że tak w kontekście właśnie też zwalczania kryzysów to też w zasadzie jest ważne. Przed, jeśli chcemy umieć zwalczać kryzysy przed, na startach, ale ten trening wyobrażeniowy prowadzimy przed startami, to fajnie, żeby sobie wyobrażać te momenty kryzysowe właśnie wszystkimi zmysłami. Ok, powiedzmy, nie wiem, jak biegnę na 10 kilometrów, to ten siódmy kilometr, tam mam kryzys, ja obserwuję siebie ze swojej perspektywy, jak ja się czuję. Co się dzieje z moimi płucami, co się dzieje z moimi nogami? Ten oddech jest taki przyspieszony. Patrzę na siebie z perspektywy osoby trzeciej. Widzę, jak tam nie wiem, może ta technika biegu trochę wiesz, traci na jakości. Słyszę głosy kibiców, okrzyki. I to, co w treningu wyobrażeniowym jest ważne, żeby wyobrazić sobie, jak ja pokonuję ten kryzys. Czyli w głowie wyobrazić sobie, to co chcemy, żeby się wydarzyło. Nie tylko ten sam aspekt ok, teraz na siłach koniec, tylko jakie ja sobie w tym momencie radzę. Przywołuję myśli dobra. Em, mogą to być hasła instruktażowe, które przypominają mi o oddechu, przypominają o pracy rąk. Em, może to być em, mogą być trochę takie hasła motywujące. Dawaj, do mety już niedaleko. Em, w tym treningu wyobrażeniowym to jest też niezwykle ważny kawałek, żeby wyobrażać sobie to, co my do siebie mówimy. Albo na przykład sprawdzić, jakie mamy tętno, jeśli to jest dla nas ważne. Albo sprawdzić, czy utrzymujemy czas i trochę pocisnąć jeszcze dalej, jeśli widzimy, że tracimy na tym tempie. Może w tym wyobrażeniu też warto, żebyśmy wzięli sobie żel, czyli łyka wody, co nam pomoże. I w momencie, kiedy my taki trening wyobrażeniowy robimy przed startami, wielokrotnie sobie przywołujemy taką scenę w głowie, to na zawodach to się dzieje automatycznie. To może dziać się automatycznie, że w momencie kryzysu ja wykonuję te techniki, które sobie wcześniej wyobrażałem. Bo są też na to badania, że trening wyobrażeniowy tak działa, że dobrze przeprowadzony, wcześniej przemyślany, nawet spisany i powtarzany, realnie wpływa na nasze ciało. Dlatego też jest świetnym e, sposobem na e, wychodzenie z kontuzji. Kiedy nie możemy jeszcze e, wykonywać żadnych ruchów, możemy ten ruch wykonywać w głowie. To są badania, które mówią, że wtedy e, szybciej e, ten obszar kontuzjowany dochodzi do siebie i się nie regeneruje. E, I e, wracając do tego, co mówiłam, że właśnie w trakcie biegania ta wizualizacja tej mety, ten zegarek z tym czasem, który chce widzieć, Naprawdę mi pomaga zwalczyć ten kryzys, e, dać z siebie jeszcze więcej, mm, troszkę jeszcze, wiesz, tak, pocisnąć siebie, i żeby, żeby nie wracać do tej swojej strefy komfortu. Nie? Tak, nie będę kontrował tej twojej wypowiedzi, są ciasteczka, więc luz, ale tak, no, jest słynne powiedzenie, że noga rzuca, ręka biega w lekkiej atletyce, ale głowa robi wszystkie ruchy i to z niej wszystko wychodzi. Na koniec, przez to, że premiera podcastu jest w Dzień Kobiet, chciałbym zapytać cię, czy w ogóle w sporcie jest płeć taka... Mentalna? Czy biegaczki różnią się głową od biegaczy? Od, wiesz, czy mają jakieś inne problemy, inne motywacje i, i jak to wygląda w bieganiu? ASICS przeprowadził w tym kontekście ostatnio bardzo ważne badania na bardzo dużej próbie, bo o 25 tysiącach, tysiącach kobiet na całym świecie. Które pokazują, że niestety, ale, ale to, co powiedziałeś, istnieje. Badania pokazały, że ponad połowa kobiet ogranicza lub rezygnuje w trakcie swojego życia z aktywności fizycznej. I dzieje się to z różnych powodów. Między innymi uczestniczki, uczestniczki badania deklarowały, że tymi powodami są brak czasu, niska pewność siebie, ale też Presja ze strony społeczeństwa związana z rolami społecznymi, jakie prowadzimy. Co ciekawe a propos różnicy, to w badaniu bodajże ponad 70% kobiet deklarowało, że ten powód brak czasu jest jednym z głównych powodów. Natomiast tylko 34% mężczyzn uznawało ten powód jako powód do rezygnacji z aktywności fizycznej. Więc tutaj bardzo różnimy się, kobiety, mężczyźni bardzo różnią się tymi powodami. To, co dla mnie jest bardzo smutne, że w, w tych powodach pojawia się ta niska pewność siebie i. Pojawia się ta presja ze strony społeczeństwa, jeśli chodzi o nasze role społeczne. Bo badanie pokazało też, że dwie trzecie matek deklaruje, że macierzyństwo jest tym czasem, kiedy kobiety rezygnują z aktywności fizycznej. Co dla mnie, jako aktywnej mamy, jest niesamowicie smutne em, i też ważne. Bo pokazuje, jak my jako społeczeństwo podchodzimy do tego sportu kobiet, czego ja sama też doświadczyłam w swoim życiu w momencie powrotu do aktywności po porodzie. Uczestniczki tego badania, matki, wskazywały, że głównym takim najważniejszym powodem jest to, jak rola społeczna, czyli bycie matką, Kobiety w tym macierzyństwie jest postrzegane przez innych, że jest presja na to, że to kobieta ma w większości zajmować się rodziną, że ona ma przejmować w większej mierze obowiązki domowe. I przez to kobiety rezygnują z siebie, rezygnują ze swoich potrzeb i uprawiania tej aktywności fizycznej. No myślę, że takim świeżym przykładem jest Alesłowek która pokazywała, że w ciąży można trenować, można mieć swój olimpijski cel, a w internecie często jakieś Janusze z wąsem, wybaczcie, wszyscy normalnie Janusze, <noise> e, interesowali się bardziej i wiedzieli bardziej o jej ciąży niż sama zainteresowana, co normalnie można się chyba za głowę złapać i e, temat chyba diety i dzieci to jest najbardziej komentowany temat w internecie i każdy wie, jak wychować twoje dziecko i jak zadbać Twoją ciążę bardziej niż ty, co jest trudne. A na koniec ja wiem, że sam jestem w terapii takiej sportowej od ponad roku i wiem, że nie ma idei fix na zasadzie, że pyk działa, ale trochę cię o to poproszę. W sensie, jak na koniec byś mogła dać takie trzy sposoby, żeby żyć zdrowo mentalnie. Wiesz, no to jest obszernie i wiem, że moglibyśmy o tym dyskutować tygodniami i, i to sprawdzać, ale jak może jakie pierwsze kroki postawić, żeby po prostu być zdrowym w definicji WHO obecnie panującej, czyli całościowo, nie tylko że płuca dobra, ale też głowa też. E, tak, to jest bardzo obszerne pytanie i teraz zastanawiam się, jak to ubrać w trzy punkty. E, natomiast e, przede wszystkim chciałabym e, zaznaczyć, że gdy czujemy, że. Mm, już sami nie radzimy sobie z kryzysami, które pojawiają się w naszym życiu, to nie bójmy się prosić o tą pomoc z zewnątrz, nie bójmy się pójść do tego kabinetu psychoterapeuty, sięgnąć po pomoc, bo niestety, ale często my wypieramy różne problemy, a choroba jaką jest na przykład depresja jest bardzo powszechną chorobą, a my często um, boimy się i wstydzimy tego, że chorujemy, bo jest ta etykieta ze strony społeczeństwa, że, że coś jest wtedy z tobą nie tak, więc nie bójmy się przede wszystkim, jeśli czujemy, że z naszym zdrowiem psychicznym nie jest najlepiej sięgnąć po tą pomoc. Ale też myślę, że ważne jest i tutaj może pozwolę sobie jeszcze, jak jest Dzień Kobiet i też zakończyliśmy o kobietach, to też trochę apel w stronę kobiet. Spójrzmy na swoje potrzeby. Zadajmy sobie pytanie, czego my tak naprawdę potrzebujemy: nie nasi bliscy, nie e, społeczeństwo, nie osoby w internecie. Czego my potrzebujemy? Bo, tak jak powiedziałeś, że w przypadku Ady Sółek było tak, że e, tu internet zawrzał, ale często to są bliskie osoby, które wywierają na nas pewną presję. E, nie musimy prowadzić social mediów, żeby odbierać. E, Jakieś wymagania, czy słyszeć jakieś um, powinności w naszą stronę. Więc zastanówmy się, się, czego ja tak naprawdę chcę, nie tylko jako matka, nie tylko jako żona, jako kobieta. Spójrzmy na swoje potrzeby. Postarajmy się um, zauważyć, co się pojawia w naszej głowie, bo myślę, że to jest taki najważniejszy punkt, um, nad którym też pracujemy na terapii. Przynajmniej w nurcie poznawczo-behawioralnym, w którym jestem, że od tego wychodzimy: obserwacji swoich myśli, od tego, co ty do siebie mówisz, od tego, jak te myśli wpływają na Twoje emocje, bo tu jest klucz, że często te różne trudne emocje, lęk, złość, z którymi sobie nie radzimy smutek, mają swoje źródło w tym, co się pojawia w naszej głowie, co my do siebie mówimy. Więc, żeby zachować to zdrowie psychiczne, obserwujmy swoje myśli, zastanówmy się, czy to, co ja myślę o sobie, to, co myślę o tym, co powinnam robić, czego nie powinnam, że w ogóle pojawia się to słowo powinnam, czy powinienem, żeby już tak nie tylko do kobiet, czy to mi służy, czy to mnie wspiera, jak to wpływa na moje życie. Jeśli mamy trudność z obserwowaniem swoich myśli, to spójrzmy na swoje emocje, które często są, em, nasze zachowanie pod Twoją emocją jest takie najbardziej zauważalne. Jeśli ja czuję frustrację na co dzień, albo jeśli ja się czegoś boję, to skąd to się bierze? Bo źródło tam w głowie, ale poszperajmy, nie? Poszukajmy tych myśli. Więc myślę, uważam, że, że ne, z tym bym skończyła, żeby trochę. Em, uczyć się zyskiwać tą świadomość, obserwować trochę siebie, swoje emocje, swoje myśli i swoje potrzeby i trochę iść za głosem swoim, a nie tylko społeczeństwa. Dziękuję bardzo. To wydaje mi się, że była bardzo ważna rozmowa. Ty powiedziałaś, że masz taki apel do kobiet. Ja mam apel panowie do was, no bo jest dzień kobiet, ale dzień kobiet nie jest tylko 8 marca. Pamiętajcie i chciałbym mocno zaznaczyć, że zmycie naczyń Zrobienie zakupów, posprzątanie to nie jest prezent. Jak żyjecie z kobietą, i nie traktujcie tego jako prezent, bo ona w drugą stronę tego tak nie traktuje. I wtedy pewnie te kobiety, które zaznaczają, że nie mają czasu na bieganie nagle, jakimś cudownym sposobem, mogą go znaleźć. Bardzo dziękuję, że to powiedziałeś, bo to jest niezwykle ważne. Dziękuję bardzo za dzisiaj i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dzięki wielkie. Bieganie.pl